Witaj, Rzymuszki, z tej strony Traoru, w kolejnym odcinku z Hardzone na okazji Olo Blues. Na subutykacji Definition of Insanity. Czasami trudno mi powiedzieć to na samym początku, tak trudno mi przejść na submodyfikację. Więc tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, najpierw ogarnąłem sobie wszystko dookoła, czyli najpierw skorowałem to dosłownie, było klikanie na tej mapce. Trochę to pomaga, ale to nadal jest klikanie. I po drugie jeszcze rozdawałem medale. Całe 2000 rozdałem na dwie dywizje. Które... O, tutaj jest. Które dosłownie, jak teraz zobaczycie, ta jedna dywizja naprawdę jest dosyć mocna. No, teraz sobie trochę odboostowała te wszystkie rzeczy. Niestety, ale medale nie są aż takie... One nie są aż takie dobre, szczerze, po definition... Division Recovery Rate, no to Supply Consumption, no to fajne jest, ale tutaj Defense Reconnaissance, takie, no to jest według mnie najlepsze, bo przynajmniej nie tracimy aż tak dużo ludzi, ale w takim razie wypowiadamy wojnę, tutaj nikt nas nie powstrzyma i tak, to jest jedno z tych łatwiejszych państw, no i zawsze zapominam, że zawsze wiem, że jest jakiś tutaj coś takiego, się wyleją, masz los. Musimy się tym zająć, ponieważ oni uwielbiają, dosłownie uwielbiają, żeby tutaj nam połamać wszystkie szyki. Dobra, w takim razie niech się tutaj zajmą. A niech tutaj też przejmą z powrotem te rzeczy. Okej, niech się tutaj zajmą. No te dywizje robotów to jednak takie niesamocne, że powiem. Można by się pobawić. Oraz jak sam widzicie, wróci nam w miarę manpower. I dlaczego nam ciągle tam zabierają to? Okej, pragmatic evasion, algorithm distribution. Co to tam da kuny mierze? Perception, reactions. Nie, chyba pierwszy zrobimy, jest na czerwono w sumie. Na czerwono znaczy, jest ok. Gdzie musi się zająć tymi, którzy nam wojnę tutaj robią? Naprawdę to wy ze wszystkich. Oni się są ciągle w wojnie, już prawie przegrali, po czym nie uda ich się pokonać. Teraz znowu atakują. Dobra, robimy sobie to. I sobie weźmy. I się zorientowałem, że w sumie ja mam tutaj przecież możliwość, żeby sobie nadal zwiększać to. Co w sumie nie wykorzystywałem. Trochę głupie było. Okej, zajmijcie się tym. Okej, już powinniście tym zająć. Jak mówiłem, to jest dosłownie... Słonie to jest po prostu w pewnym momencie przejście tego wszystkiego i zdobycie punktu zwycięstwa. W ogóle mieliśmy w ostatnim odcinku zobaczyć, ile ważył ten New Canaan. To jest to. Ważył on 30, ale zgaduję, że miał jakieś oskryptowane. Okej, gdzie was wysłać? Wyślemy was do tego. O, i dostałeś nowy. To nie jest nam potrzebne. O, infantry. No, wydaje mi się, że do infantry to powinieneś dołączyć. Oj, zabrał z tej dywizji. O, dlaczego? Akurat z nich. Okej, okay, ale mam jakieś wolne dywizje, się wyprodukowały nam. I będą się ciągle produkować, ponieważ dlaczego nie? Teraz, dlaczego nie weszliście do ich stolicy? Tak, w sumie pytam się dla znajomego. Okej. Nie cierpię tych gór, ponieważ te góry też tutaj czasami nam te dywizje rozdzielają. Już powiem, nie powinno aż tak bardzo, bo to jest... Gra jest w miarę do tego przyzwyczajona. W sumie ten region powinno nam pokazywać
na mapie. My chcemy. Ale nie możemy znaleźć tego państwa. Im mniej tych państw będzie, tym lepiej. Aż dziwne, że tego nie pokonali. Powiedzmy sobie szczerze, oni muszą pokonać, żeby coś się wydarzyło. I co tutaj się nam jeszcze włączyło? To monthly population w sumie zawsze boostuję, dlatego że potrzebujemy trochę ich. O, dostaliśmy radar. O, i się przyda do lotnictwa. Jest z tymi, wyślijmy ich. I zatrudnijmy kolejnych gości. A jest taki, czy już... Okej, Faust, to padło. My potrzebujemy waszą flotę. Dziękuję bardzo. I teraz pokażę wam najgłupszą rzecz na świecie. Złapało nam prawie wszystkich tutaj. Tak, możemy wybrać, którą stronę chcemy zaatakować jako pierwszą. Wydaje mi się, że tych, dlatego że oni są urzający. Was tu nie zaatakujemy, ponieważ będziemy musieli przez cieśniny przejść, a to zawsze jest denerwujące przechodzenie przez cieśniny, więc zaatakujemy tutaj bractwo waszytońskie. I tak, jeżeli chodzi o samoloty, to chciałbym je produkować, tylko że ich nie produkujemy, bo nam się tutaj nie włączyły produkcji. Ale już niedługo powinno się trochę nam zwiększyć. No jak tutaj za chwilę zacznie produkować się 100 dziennie, no to trochę zwiększy. I teraz jest pytanie, ile bractwo potrafi tutaj wystawić. Bractwo potrafi wystawić mało. Więc wystawiamy tutaj armię i atakujemy ich. Okej. Tutaj niby to też jest bractwo, ale wiecie, tutaj lorowość nie lubią siebie nawzajem. Dlaczego nazwa się tam zmienia? Okej. Się bałem, że coś się dzieje, a tutaj po prostu tak poszliśmy do przodu. Okej, atakujemy przez rzekę, ale trochę słabo nam idzie. O! Okej. Zmiana. Zaatakowaliśmy przez rzekę i dobrze nam poszło. Okej. A, Wulps dopiero został pokonany? Nie mówcie, że Iron to było. Kto tam nam teraz? What? Ale dlaczego? Nie możemy wam tego oddać? To nie jesteśmy teraz w poważnej wojnie. Nie cierpię, kiedy AI robi jakieś głupie rzeczy. Żeby odzyskać coś, co nigdy do nich nie należało. Okej. Hanksville. Gdzie jest Hanksville? To jest to. Czy to wy macie jakieś... Klejmy na to? Macie klejmy. Jak dużo? O mój Boże, macie dużo klejmów na to. What? Ale skąd wy macie klejmy na... Macie klejmy na cały deseret. O, masz los. Wiecie co, ja nie chcę, żeby mi się z tym tutaj mi chodzili. Mamy w sumie wystarczająco dużo manpowera, żebyśmy tym zajęli, więc... Boom, 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 boom. Po prostu kiedyś tutaj wrócimy. Tyle. Szkoda, że nie ma mapy, w której by pokazało, że mają claimów. Tutaj nie mają na to claimy. Też nie mają, tutaj mają. Na powoli po prostu im przesyłajmy to. Ja naprawdę nie chcę się teraz z nimi użerać. Więc jeżeli możemy po prostu im to oddać, tak jak chcą, to my to im oddamy. No, prowadziliśmy wojnę, żeby stracić te terytoria na rzecz kogoś, kto jest silniejszy od nas.
Okej, coś jeszcze tutaj macie? Macie, kurde. Mają rozmach. I to jest wszystko, co trzy góry wam musimy oddać. Ej, naprawdę mają rozmach. Okej, to wszystko? Jeżeli to wszystko. Tak, to wszystko. O, straciliśmy dużo. Dlaczego zyskaliśmy więcej manpowera? Pytania, które są poważne, ale nigdy nie dostaniemy odpowiedzi. Jak tracąc terytorium, zyskaliśmy więcej manpowera? A, zgaduję, że się skończył ta decyzja i zaczęło nam się wchodzić tam ten manpower. Okej. Prawda? Nie. Okej. Tutaj niby mamy ten faktor. Tak, okupacja, okupacja. Teraz musimy to okorować. Na szczęście mamy naszą niezawodną mapkę. Więc możemy po kolei to klikać. Jej. Emulator klikania. Jak mówię, tamta zakładka była fajna, dlatego że zgaduję, że twórca moda miał trudności z integrowaniem swojej zawartości z tamtą zakładką. Mogłem nawet poznać trochę przyczynę tego, ale to nie jest czas na coś takiego. Ok, możemy wystawić te jednostki. Chyba straciliśmy miejsce, gdzie wystawialiśmy jednostki, dlatego. Okej, dawajcie nam wszystkie par armory. Nam się przydadzą do wojny. I tutaj dalej. Close Earth Support Organization Damage? Co to niby jest? Nawet nie znam tego modyfikatora. Okej, wysyłajmy w takim razie tutaj gości. Tutaj zajęli to. Dobra, mają tutaj to. Chyba. Okej, więc tak, jak tutaj przeszliśmy, nie mamy dosłownie żadnego tunelu, tak jak kiedyś miałem z MacArthurem, no to wygraliśmy. Bo waszyngtoński ten to nie jest aż taki mocny, kiedy już się przejdzie przez te tunele. Oni mają dużo power armora i możliwe, że oni stracili. Nie mają nadal dużo. Okej, tutaj przechodzi dużo rzeczy. Możemy tutaj przejść. To są dwie jednostki Paramora. Naprawdę nie możecie przejść przez dwie jednostki Paramora. Okej, w sumie ja bym nie mógł. Osobiście powiem. Ja bym nie mógł. Okej. A, Clash of Steel. Okej, są w wojnie, ale. Lost Hills powstało. Tak, bo oni wtedy zajmują więcej terytoriów. Okej, czyli mają wielką wojnę teraz między sobą. Nas to zbytnio nie obchodzi. My tutaj zatrudniamy nowych pracowników. My tutaj jesteśmy biznesmenami. Oni to się biją. Okej. Dobra, lepsze łodzie. I tutaj. No i zobaczcie, ile nam punktów nabiło tu. To tylko kilka samolotów. Okej. Lepsze donosiki. Ile mam już tych samolotów? 11 w zapasie. Jeden dzień, no to już nice liczba. No i teraz niech tylko te jednostki tutaj przejmą. Otwórzcie tutaj front, powinno ktoś powinien, właśnie 35 dywizji powinno wejść. A my tutaj już się tym zajmiemy. Musimy obstawić te mosty i wtedy, gdy już będą te mosty obstawione, to w sumie nie będzie aż tak źle.
Okej, dosłownie za chwilę to zrobimy. Light A Craft Ability, a tutaj mamy Fighter Detection Air Attack. Wydaje mi się, że bardziej to już jest lepsze. Dobra, zaczynamy produkować dywizje tutaj takie, wiecie, już, które będą na wielką wojnę. Więc to mi się już podoba, że mamy wystarczającą. I przejdźmy. Klikajmy to. I znowu badania. Wydaje mi się, że jak ja edytuję to, bo później widzę ten moment z badaniami, jak tutaj po prostu jest taka, taka dłuższa przerwa. Dosłownie już nic nie mamy. Te badania to już są ostatnie. Ok, ile to kosztuje? 50. Ile to dostaniemy? W sumie za chwilę. I koniec. Wow, 50 samolotów zrobiło nam całą tą kurkę. Oj, 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 co tam? Co tam się stało? A to my. Przyjęliśmy, ja się bałem, że coś... Bo coś tam się dzieje. Nie, nie. Będą errory, będą errory. Ja to pamiętam, będą errory. No dlaczego przeciwko nam? Co wy teraz chcecie? Jakieś jedną rzecz. Do tego jeszcze wygraliśmy ostatnią wojnę Triniga. Okej, więc tak, zapiszmy grę, bo wydaje mi się, że prawdopodobnie nasze statki nas skraszują. Mogę popatrzeć sobie? To nie powinno być tak, że normalnie mogę zobaczyć, jakie mam statki? Okej. Okay. Dobra. Co chcecie? Słuchajcie, co my posiadamy waszego? Czy wy chcecie teraz? Jak to się nazywa? Green River. To chcecie? Nie, to nie jest Green River. To jest rzeką. Green River. Wait a second. To nasza stolica. Ej, wy chcecie mnie zabić. Teraz się zorientowałem. Chcecie mnie po prostu zabić. Ja mam taki problem, że mam zbyt dużo terytoriów, których nie mogę kontrolować. Zbytnio. Nie mam wystarczająco dywizji, a oni na pewno mają ich mnóstwo. Kiedy mówię mnóstwo, to naprawdę tak dosyć sporo. 120 do 207, do nasze 91 to jest nic. Wiadomo, że ich dywizje są okropne, to wiadomo, ale... Trochę nam zajmie. The American Orb... I czy mamy jakichś nowych generałów? O! Dostaliśmy Joshua Graham. I dostaliśmy tego. Ty to zawsze byłeś u nas. Dobra, dostaliśmy trochę gości. Mi się podoba. Dobra, gaduję, że ta wojna jest nieunikniona. Nawet jakbym ją trochę przedłużył. Ale w pewnym momencie oni tutaj na pewno nas tutaj zaatakują. Więc... Musimy... przygotować się do tej wojny. W skrócie po prostu musimy wyznaczyć jednostki, które będą broniły tych terytoriów. Okej. Możecie się tutaj bronić, wy tutaj możecie przejść.
Jakie tutaj mamy połączenia? Mamy to połączenie, mamy te połączenia. Na szczęście tu są nasze kory. Tutaj wszystko mamy. Już nic nie zmienimy. I coś nam pokazuje ciągle, że możemy zrobić. Możemy poprosić o te terytoria, tylko nie wiem kogo. A możemy zjednoczyć to. Zjednoczyć trzy miasta. Badań to już dalej nie będziemy robić. Teraz to jedyne też możemy zakorować te rzeczy, żeby zdobyć ten power. I głównie może teraz się modlić, żeby jak najszybciej zdobyć tyle dywizji, żeby tamci nas nie pokonali. Bo problemem są dywizje. Oni mają duże terytorium, które trzeba byłoby zdobyć, żeby ich pokonać. Więc to jest ten problem. Okej. Okay. Się bałem, że zabrakło mi sprzętu. To było mało prawdopodobne. O, Olimp. I się dziwicie, dlaczego tamtych nie robili. Zwariowali trochę. Okej, okay. Ile dostaniemy z tego całego manpowera? Pewne sporo. No, 1500 to jest sporo. Okej, okay. W takim razie szykujemy się na wojnę. Raczej jest mało prawdopodobne, żeby nie mieli wystarczająco dużo siły na to. Okej, okay, tutaj wyślijmy trochę dywizji. No i pokazujemy, że ciągle mamy zielony. W sumie możliwe, że to jest prawda. Możemy tutaj to odbudować. Możemy to porobić. I czekać w głównej mierze. Czekanie, czekanie. Dlatego, że... No, raczej się nie poddamy. Okej. Okay. Było działko. O nie, serio, straciliśmy jeszcze kontakt. Dobra, znajdźcie ich. Okej, okay, znaleźliśmy. I jeszcze pojedźcie na poszukiwania. Więc tak, byłoby fajnie, gdybyśmy podbili teraz Nową Kalifornię. Ale jak mówię, to nam trochę zajmie. Na razie wyślijmy tutaj parę armory, tak gdzie chcieliśmy. Możemy was trochę więcej wyprodukować, zawsze chętnie. Trochę więcej też infantry niech się produkuje. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy nas zaatakują. Okej, okay, zdobyliśmy tutaj rzeczy, więc tak. Samsung will stop referring to himself by... Patrz Samson. Okej, okay, nie wiem kim jest Samson dokładnie. Okej, okay, the mortal will know the... Okej, okay, czyli tak, ten tamten gościa już nie będzie mówił, że jest nieśmiertelny. Więc fajnie. I Prodigal Sans, czekaj, co to jest? Wardens, dosłownie nie wiem, którzy to... A, była taka frakcja. I teraz dołączą do nas 5000. Jest te 5 tysiaków. Już jakoś traciliśmy je w jednej chwili. Ale fajnie byłoby mieć już te 5 tysięcy. Ale trochę dobiło. Więc tak, mają orgul na nas. Który kończy się nie wiadomo kiedy. Naprawdę my możemy dostać orgul na nich. Tutaj? Tutaj. Okej, okay, zróbmy to. Już powoli nabijamy sobie dywizję, więc... W sumie jest pewna szansa, że się nam uda. Tylko wtedy by trochę to potrwało. Zapewne na następnym odcinku byśmy to dopiero zrobili. I pytanie jest takie, czy coś tutaj się zmienia? Nie, wydaje mi się, że już nic się nie zmienia z tego.
że osiągnęliśmy jakiś limit. Nie podoba mi się, że dosłownie ci stanęli, nic nie robią. My dosłownie kolejną armię budujemy. O, mamy go. Ej, fajny jest. Trochę tych generałów dostaliśmy. Wow, tych feldmarszałów też jest trochę sporo. Okej, okay, dajemy ciebie, bo ty wydajesz się fajny. Masz fajne rzeczy. Ale ty... Wow, trochę dostałeś tutaj. Tego nie chcemy. Tutaj gdzieś było mieć nasze infantry. Okej. Okay. I gdzie ty do jakiego rozkazu poszedłeś? Do żadnego. Dosłownie to jest po prostu. Teraz powinniśmy sobie nabijać te dywizje i tyle. Mniej niż 3 tysiaki. To mamy trochę więcej. Możemy zrobić i rozpocząć pracę nad tym. I co tutaj jeszcze? Badania. W głównej mierze po prostu możemy zrobić tak i już dostać tutaj możliwość rekrutacji. Ile to jest? 761. Dobra, trochę się zmniejszyło. Miesięcznie plus 21 tygodniowo. Ten tygodniowo to taki mniejszy, ale przynajmniej mamy dosyć fajny boostcik. Co tutaj jeszcze mamy? To tak, dosłownie chciałbym już zaatakować Nową Kalifornię, ale mam zbyt mało dywizji, żeby je tutaj tak ustawić. Tutaj się widzę, że ustawili więcej na nasz front, ale szczerze powiem, byśmy to z łatwością przetnęli. I teraz dosłownie mam już wargol na nich. Jej. Coś tutaj mamy. Mamy to, ale to musimy najpierw przejść. Tutaj też nie mamy. Meksyk też byśmy zaatakowali. Tutaj musimy MacArthur zaatakować, czyli Montanę. Resztę już więcej nie mamy. Radajmy do tego gościa. Przeciwko Montanie się zrobiło. Się robi ponownie przeciwko Nowej Kalifornii. Byłoby prosi, jakby nas zaatakowali dosłownie. Bo my po prostu mamy dobrą pozycję obronną nawet. A oni nie chcą zbytnio nas zaatakować. Skurzający. Czasami zrobili łowę. Ja zbytnio nie mogę nikogo innego zaatakować, na przykład Troll Warren. Nie mogę zbytnio zaatakować, ponieważ oni nam po prostu się usadowili. Nie mogę zdejmować dywizji z granicy. No tutaj trochę napakowali na rzeczkę. Podoba mi się, że tam wyciek. Co tam, że cały świat jest radioaktywny, ale wyciek znaleźli. Okej, okay, tutaj jest kolejna inwestycja. Ile mam miesięcznie już? 400, wow. W sumie sporo. Okej, okay, niech się tutaj pomadzą. No już z powrotem mamy 3 tysiaki. A nic nie zdobyliśmy zbytnio. Nie mamy nic też jako automatyczne korowanie, więc to jest bardziej to, że nam teraz tyle przybyło w międzyczasie. Okej, okay, możemy to sobie wziąć. Plus jeszcze dodaliśmy sobie tutaj tak kolejne dywizje. Szczerze powiem, za chwilę chyba zakończę i będę mieć wystarczająco dużą armię, czyli zgaduję, że 150 dywizji powinno być wystarczająco. To wtedy dopiero zacznę odcinek, bo zobaczcie sami, no oni mają dużą armię, ale w porównaniu do naszej armii to oni nie są aż tacy hardzi. No dosłownie
ponieważ my możemy zrobić kilka ruchów i bum, i oni padną. Po prostu duże terytorium mają i to jest najbardziej wkurzające. O, zaatakowali tutaj tych. Czyli wy zaatakowaliście to państwo, jest słabsze ode mnie. Tych, którzy was uwielbiają, a nas nie. Okej, to jest normalne. Cześć, już te gardło sucho mi jest. Dobra, więc w sumie ja tak trochę przedłużam ten odcinek, a trzeba go zakończyć. No ale jak sami widzicie, to w głównej mierze tak to by wyglądało. Teraz robiąc. Radar Station też jest fajne. Coś jeszcze mogę? Gdzieś mam coś. O, tutaj. Ej, mogę poprosić o ich terytoria. Ja ciekawe, czy się zgodzą. Byłoby głupie, gdyby się zgodzili. Znaczy się ci ta dwójka się nie zgodziła. Wait a second. Czy ty zawsze rządziłeś nimi? Tak. Okej, wygląda na to, że część się nie zgodziła. Dostaniemy chyba Orgorę. O nie, tylko nie wojna. Możemy też to wysłać. Nie wiem, co zdobyłem, jakie terytoria. A to są na pewno te jednostki, które produkują, ale... Co niby zdobyłem? Oprócz tego, że wszyscy mnie nienawidzą i jestem obrzydliwym blopem na mapie. Okej. Inwestycja. Tutaj przeli, za chwilę tym się zajmą. Meksyk jest trochę w słabej sytuacji. Dobra, ja będę się żegnać, bo ten odcinek to jest po prostu już tylko przedłużenie. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. By z wami trochę. No to, cześć.